Szczęść Boże, Agnieszka Kowalek, zapraszam na informacje dnia. Po spotkaniu w Ramstein wciąż nie ma przełomu w sprawie przekazania Ukrainie leopardów. Polska dalej chce przekonywać sojuszników do tego pomysłu. Presje na Berlin mogą zwiększyć zapowiedziane przez ministra obrony Oleksija Reznikowa szkolenia z obsługi tych czołgów. Odbędą się one w naszym kraju i wezmą w nich udział ukraińscy żołnierze. Olaf Scholz wciąż nie podjął decyzji, czy Niemcy same przekażą czołgi Leopard na Ukrainę i czy zgodzą się, by zrobili to ci, którzy te czołgi posiadają. Cierpliwość wobec niemieckiej postawy stracili Ukraińcy, którzy przed wojną uciekli do Niemiec. Wczoraj protestowali przed siedzibą Urzędu Kanclerskiego. Do demonstracji doszło w momencie, gdy o dostawach sprzętu dla Ukrainy w amerykańskiej bazie w Ramstein dyskutowała grupa kontaktowa, w której skład wchodzi 50 państw. Na jej czele stoją Amerykanie i to oni, choć sami są za tym, by dostarczyć do Kijowa leopardy, unikają jednoznacznych ocen pod adresem Niemiec. Są niezawodnym sojusznikiem, byli nim przez bardzo, bardzo długi czas i naprawdę wierzę, że nadal będą niezawodnym sojusznikiem w przyszłości. Leopardy na wyposażeniu posiada kilkanaście państw spośród tych, które były obecne w Ramstein. Wicepremier Mariusz Błaszczak przyznał, że żadne decyzje w sprawie czołgów nie zapadły, ale rozmowy też nie są zamknięte. Konsekwentnie budujemy koalicję państw, które posiadają czołgi Leopard, które będą w stanie wzmocnić właśnie Ukrainę o te czołgi. Upominanie się Polski o leopardy to odpowiedź na prośbę z Kijowa, którą prezydentowi Andrzejowi Dudzie przekazał Wołodymyr Zełenski. Polski przywódca tego zresztą nie ukrywa, więcej widzi ogromne ryzyko kolejnej rosyjskiej ofensywy. Jeżeli chcemy, żeby Ukraina się obroniła przed tym zmasowanym kolejnym rosyjskim atakiem, to musimy Ukrainę wspomóc, to musimy Ukrainę wzmocnić, to musimy wysłać tam wsparcie militarne. Z ust sekretarza obrony USA płyną słowa, że odparcie rosyjskiej agresji nie jest zależne od jednego typu uzbrojenia, na przykład leopardów. Sojusz Północnoatlantycki też unika rozliczania Berlina z jego działań. Nie zamierzam mówić, co Niemcy powinny zrobić. To suwerenna decyzja suwerennego państwa. Być może jednak takie deklaracje są wyłącznie przejawem dyplomacji. Niemiecki dziennik Bild pisze, że Ramstein przyniosło wielki thriller czołgowy, w którym Amerykanie walczą z Niemcami. Olaf Scholz miał odmówić pójścia na ustępstwa, a jedyne co zostało osiągnięte to rozkaz sprawdzenia dostępności i liczby posiadanych przez Berlin leopardów. Cierpliwość wobec Niemiec traci Ukraina. Nadal będziemy musieli walczyć o dostawy nowoczesnych czołgów, ale każdego dnia czynimy to bardziej oczywistym. Przekonujemy, że nie ma alternatywy. Na razie Kijów musi zadowolić się możliwością szkolenia na czołgach Leopard w Polsce. Jeśli maszyny mają trafić na Ukrainę, to już taka decyzja przyspiesza możliwość skorzystania z tego sprzętu w wojnie obronnej. Informację w tej sprawie przekazał minister obrony Oleksij Reznikow. Nastąpił przełom, możliwość rozpoczęcia przez kraje posiadające czołgi Leopard misji szkoleniowych i kursów dla naszych załóg. Wcześniej Niemcy i Amerykanie zobowiązały się dostarczyć Ukrainie baterie Patriot. I tutaj szkolenie, które w normalnym trybie trwa 10 miesięcy, zostało skrócone do 10 tygodni. W Polsce załamanie pogody. Potężny atak zimy paraliżuje ruch na drogach. Tysiące osób są bez prądu. A więcej na ten temat Marta Sulej. Do Polski powróciła zima. W Toruniu, jak widać, zrobiło się biało i jak zapowiadają meteorolodzy, właśnie tak będzie w sobotę, głównie na północnym zachodzie oraz w pasie od Dolnego Śląska po Mazury. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało także ostrzeżenie przed zawiejami i zawieciami śnieżnymi oraz oblodzeniem na drogach, przez co warunki do jazdy mogą być trudne. Stąd apel policji do kierowców o ostrożną jazdę. IMGW ostrzega także przed przerwami w dostawach prądu. Na taki scenariusz powinni przygotować się głównie mieszkańcy południa Polski. Już teraz bez prądu pozostaje tysiące mieszkańców, głównie w Małopolsce oraz na Podkarpaciu. Dla informacji dnia Marta Sulej. Nie widać końca sporu o sądownictwo. Minister sprawiedliwości chciałaby stanowisko zajął w nim prezydent Andrzej Duda. Ten jednak na razie tego unika, a swoje zarzuty kieruje także w stronę polityków Solidarnej Polski.
W liście otwartym do prezydenta Andrzeja Dudy minister Zbigniew Ziobro przedstawiał swoje argumenty przeciwko nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym i zaapelował o szeroką debatę nad środkami z KPO oraz kosztami, jakie będą towarzyszyły wypłacie tych pieniędzy. Odpowiedź, jaka wyszła od głowy państwa, była jednak wprost zarzutem skierowanym w stronę Solidarnej Polski. Dzisiaj jeszcze pan prezydent mówi, że to przez nas. Prezydent przypominał swoje propozycje, jaką złożył po wybuchu wojny na Ukrainie. Twierdzi, że otrzymał deklarację z Brukseli, że przedstawiona przez niego nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym pozwoli wypłacić Polsce pieniądze, a dziś wiąże tam te zapewnienia z silnym niepokojem, jaki wstrząsnął Komisją Europejską po tym, jak Rosja uderzyła na Ukrainę. Oni byli rzeczywiście gotowi to zaakceptować i to były jednoznaczne absolutnie sygnały z Brukseli. Według prezydenta procedowanie nowych regulacji trwało zbyt długo, co wiązało się z poprawkami, jakie złożyła Solidarna Polska. W tym czasie niepokój związany z wojną zdążył osłabnąć, a w Brukseli rozpoczęło się poszukiwanie wymówki. Ten niepokój w Brukseli się znacząco zmniejszył i wtedy te poprawki były świetnym pretekstem do tego, żeby powiedzieć, no nie, są zmiany w tej ustawie, to już nie jest to samo. Podobne zarzuty przed kilkoma miesiącami z ust prezydenta nie padały. Dominowało raczej przekonanie, że to Bruksela oszukała głowę państwa. Z podobnego założenia wychodziła Solidarna Polska, gdy kierowała do prezydenta list otwarty. Ale teraz zastanawia się, co odpowiedzieć Andrzejowi Dudzie, gdy ten wśród winnych widzi także ministra sprawiedliwości. I tutaj Zbigniew Ziobro przypomina, że od początku przedmiotem sporu z Komisją Europejską nie są jego projekty, ale projekty, jakie powstały w Pałacu Prezydenckim. Prawdą jest, że polityka ustępstw, począwszy od weta pana prezydenta w 2017 roku, który zatrzymał reformę sądownictwa w ten sposób, doprowadziła do tego punktu, w którym dzisiaj wszyscy się znajdujemy. Według Solidarnej Polski Bruksela odczytała ustępstwa jako słabość i podobnego scenariusza politycy tej formacji spodziewają się teraz, gdy podtrzymują swoje stanowisko zawarte w liście już wcześniej skierowanym do głowy państwa. Wakacje rachunkowe to pomysł rządu na problemy firm zmagających się z wysokimi cenami gazu. Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców mówi, to krok w dobrym kierunku, ale niewystarczający. Rosnące w minionym roku ceny gazu wpędziły w tarapaty wiele gospodarstw domowych i firm. W szczególnie trudnej sytuacji znalazły się piekarnie opalane gazem. W niektórych przypadkach rachunki za gaz wzrosły o kilkaset procent. Konsekwencje mogą być niezwykle poważne, przestrzega rzecznik małych i średnich przedsiębiorców Adam Abramowicz. Piekarnia, która sprzedaje tylko pieczywo, nie jest w stanie, tak jak duże sieci, rekompensować ceny pieczywa ceną innych towarów i po prostu, jeśli tutaj rząd nic nie zrobi, istnieje niebezpieczeństwo, że z rynku znikną te indywidualne rzemieślnicze piekarnie. Wielu piekarzy obawia się o przyszłość swoich zakładów. Pani Grażyna Duszkiewicz, która jest właścicielem piekarni w Mielcu, potwierdza, że podwyżka cen chleba nie gwarantuje zwrotu ponoszonych kosztów. Podnieśliśmy bardzo mało, bo na przykład na Bochenku chleba złotówkę. To jest po prostu przy tych cenach wzrostu gazu, to jest po prostu tyle co nic. Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa deklaruje, że rząd szuka rozwiązań, które uchroniłyby piekarnie, zwłaszcza te małe, przed bankructwami. Pracujemy nad rozwiązaniem wakacji rachunkowych porównywalnych do wakacji kredytowych. Byłoby to na pewno pomocne dla szczególnie tych małych i średnich przedsiębiorstw. Właściciel takiego zakładu mógłby zawiesić przez 4 miesiące w roku opłacanie rachunku za gaz, a powstałą w ten sposób zaległość uiścić w późniejszym. Takie działanie jest przez przedsiębiorców pożądane, mówi ekonomista dr Michał Tuszyński. To będzie znacząca poprawa sytuacji finansowej tych przedsiębiorstw. Do pomysłu wakacji rachunkowych z rezerwą odnosi się rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. Trochę pomoże, no ale po prostu to będzie tylko odroczenie tej wpłaty, więc i tak trzeba będzie kalkulować cenę pieczywa wyżej. Po prostu może to tylko spowodować, że ta agonia tych małych piekarni będzie przesunięta w czasie. Nadzieją dla piekarzy jest stale spadająca cena gazu na rynkach światowych. Jest ona o wiele mniejsza od tej z dnia ataku Rosji na Ukrainę. W szczytowym momencie w sierpniu ubiegłego roku ceny gazu sięgały nawet 350 euro za megawattogodzinę. Ofertę dla małych i średnich przedsiębiorców próbuje poprawić PGNiG. Tym, którzy rozliczają się w oparciu o cennik gaz dla biznesu, zaproponowano obniżkę o 150 zł za megawattogodzinę, czyli o ponad 19%. To jednak kropla w morzu potrzeb, na co wskazują słowa pani Grażyny Duszkiewicz z Mielca. Od 14 już miesięcy mamy 800% podwyżki gazu. A teraz w tym roku mają dość
kolejne. Minister Anna Moskwa przyznała, że rząd, chcąc ochronić małych przedsiębiorców przed skutkami wysokich cen gazu, planował wprowadzić rozwiązania takie jak w pakiecie energetycznym, czyli mrożenie cen gazu lub wypłata rekompensat. Rząd prosił o zgodę Komisję Europejską. Tak się nie stało dla gazu. Kilka razy o to apelowaliśmy. Jeszcze 19 grudnia podnosiliśmy takie zapytanie. Komisja uznała, że zastosowanie pakietu energetycznego w przypadku gazu to nieuzasadniona pomoc publiczna. Tymczasem ta sama komisja zatwierdziła pakiet pomocowy dla Niemiec w gigantycznej wysokości 200 miliardów euro. W tym roku 10 tysięcy funkcjonariuszy Służby Więziennej zostanie przeszkolonych przez Wojska Obrony Terytorialnej. Umiesz liczyć, licz na siebie. Jeśli Polska ma skutecznie odstraszać agresora, to także dlatego, że jej obrońcy będą odpowiednio wyszkoleni. I wśród tych obrońców obok żołnierzy ma znaleźć się Służba Więzienna. Zwróciłem się do pana ministra, pana premiera Błaszczaka, by polskie służby, które podlegają Ministerstwu Sprawiedliwości, to jest Służba Więzienna, jednostki posługujące się siłą rzeczy bronią na co dzień w ramach swojej służby, były przeszkolone pod kątem zagrożenia związanego z tymi realiami współczesnego świata. Agresja Rosji na Ukrainę uświadomiła wszystkim, że pokój nie jest nam dany raz na zawsze. Współczesne realia wymagają od Służby Więziennej nowych umiejętności, stąd ćwiczenia pod okiem wojskowych instruktorów. Począwszy od medycyny pola walki, taktyki, działań inżynieryjno-saperskich itd., itd. Za szkolenia odpowiadają Wojska Obrony Terytorialnej. Łącznie ma być przeszkolonych 10 tysięcy funkcjonariuszy Służby Więziennej. 10 tysięcy w tym roku. Łącznie Służba Więzienna liczy 30 tysięcy funkcjonariuszy. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansuje ochronę przyrody na terenach, którymi zarządza Ministerstwo Obrony Narodowej. Fundusz przekaże na ten cel blisko 7 milionów złotych pochodzących ze środków krajowych i unijnych. Na terenach wojskowych znajduje się 116 obszarów Natura 2000, 14 rezerwatów przyrody, 11 parków narodowych oraz 30 parków krajobrazowych. Sam fakt, że takie zasoby cenne przyrodniczo występują na terenach wojskowych, pokazuje, że można działać w przestrzeni, jednocześnie poprawiając stan środowiska przyrodniczego. Wskazuje wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sławomir Mazurek. Środki pozwolą na lepsze zarządzanie i ochronę obszarów Natura 2000 na terenach wojskowych. Występują na nich chronione gatunki i siedliska, informuje wiceminister klimatu i środowiska Małgorzata Golińska. Będzie lepsza współpraca pomiędzy regionalnymi dyrektorami ochrony środowiska, generalnym dyrektorem, a właśnie Wojskiem Polskim. Dzięki temu również zostanie przeprowadzona inwentaryzacja stanu siedlisk i gatunków na terenach w zarządzie MON-u i w konsekwencji jeszcze skuteczniejsza ochrona tych obszarów i gatunków tam występujących. Blisko 3 miliony złotych to środki krajowe, pozostałe 4 miliony to środki z europejskiego programu LIFE. Polski projekt dotyczący ochrony przyrody na terenach wojskowych został wybrany spośród innych zagranicznych projektów złożonych do unijnego programu. Prawo i Sprawiedliwość stawia Donaldowi Tuskowi 10 pytań związanych z bezpieczeństwem wojskowym i energetycznym. Pytania, jakie w stronę przewodniczącego Platformy Obywatelskiej kieruje Prawo i Sprawiedliwość, dotyczą rezygnacji z instalacji amerykańskiej tarczy antyrakietowej, umorzenia długu Gazpromowi, umowy na dostawy gazu z Rosji, która mogła być przedłużona do 2037 roku, rozważania sprzedaży Lotosu Rosjanom czy rezygnacji z budowy Baltic Pipe. Może być jeden błąd, drugi błąd, ale to jest całość pokazująca, jak bardzo prorosyjska była polityka rządów Tuska. Mówi europoseł PiSu Jacek Sariusz-Wolski. Polityk dodaje, że ten sam kierunek w swojej polityce zagranicznej obrali Niemcy. A zatem to pokazuje, jak bardzo podporządkowana niemieckiej polityce wobec Rosji była ówczesna polska polityka rządów Tuska. PiS uznał działania z tamtego okresu za sprzeczne z interesem Polski. Swoje pytania politycy partii będą głośno podnosili w każdym okręgu, a ich adresatem obok Donalda Tuska są też inni politycy Platformy. Babcia to słowo, które zawsze wywołuje uśmiech na twarzy wnucząt. Wszystkim babciom z okazji ich święta, bo dziś przecież Dzień Babci, składamy gorące życzenia. Za co kochamy nasze babcie? Odpowiedzi na to pytanie jest wiele. I co ważne, są one szczere, bo płyną prosto z serc kochanych wnucząt.
Bardzo kocham swoje babcie, bo one też mnie kochają. Dziękuję babci, że jest dla mnie miła i ma dla mnie dużo czasu. Lubię z moją babcią robić książki i zadania. Tę miłość potwierdzają same babcie. Przykładem jest pani Zofia, która zawsze bardzo cieszy się na spotkanie ze swoim wnukiem Wiktorem. Oczywiście jest na obiad nieśmiertelny rosół, ponieważ mój wnuk lubi najbardziej rosołek i ryżyk z sosikiem. To są jego potrawy. Do każdej babci z okazji jej święta płyną dziś gorące życzenia. Kochana babciu, życzę ci wszystkiego, co najlepsze. Życzę moim babciom dużo szczęścia, radości i Bożego błogosławieństwa. Życzę ci babciu, żebyś była zawsze szczęśliwa. Życzę babci zdrowia i żeby mogła na jakieś wyjazdy z dziadkiem pojechać i żeby miała też czas, żeby odpocząć. Kocham nie tylko babcię, ale też dziadzia i nie zapominajmy, że jutro jest dzień dziadzia. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.